Cześć Wam wszystkim, nazywam się Magda Górak, od półtora roku prowadzę agencję Profeina. Wcześniej pracowałam jako PR menadżerka w agencji interaktywnej, jeszcze wcześniej byłam dziennikarką, pracowałam w IDG, czyli tak naprawdę mój profil zawodowy praktycznie od początku wiąże się z nowymi technologiami, bardziej z internetem głównie. Mam bardzo wdzięczny temat, jak widzicie, o pieniądzach. Co prawda już mój przedmówca bardzo dużo o tych pieniądzach powiedział, więc już znacie stawki. Ja nawet myślałam, że o nich w ogóle nie będę mówiła tak sprytnie, że zrobię sobie taki PR, że tutaj wejdę, zawłaszczę scenę, ale ponieważ już te kwoty padły, więc pewnie o nich też powiem. My jako Profeina specjalizujemy się właśnie w obsłudze początkujących często podmiotów, małych i średnich firm, między innymi zresztą Navi Experta od Ciszewskiego od pewnego czasu. Z dużym sukcesem prowadzimy im PR, ale mamy też dużo... Ale mamy też dużo innych firm, o których jak będzie ktoś chciał posłuchać, to chętnie opowiem, tak? W każdym razie zacznijmy. Ja nie będę mówiła, co to jest PR, zakładam, że wszyscy coś o tym wiedzą. Powiem pokrótce, po co jest PR. PR jest po to, żeby wzbudzać zainteresowanie interesariuszy tak zwanych, tak, ale głównie w przypadku startupów mediów przez jak najdłuższy okres czasu. To, co też wyszło w poprzedniej prezentacji, to to, że tak naprawdę małe podmioty, które dopiero startują, małe, średnie podmioty, mają w sumie najciężej, tak, bo nie stoi za nimi ani wielki budżet, ani jakaś inna marka znana, parasolowa. Jest to naprawdę trudne wyzwanie i też po stronie agencji, która musi tak naprawdę często edukować osoby, które zamawiają takie usługi, musi ich przekonywać, że warto, choć z tym w sumie nie jest tak źle. A też oczekiwania tych podmiotów są bardzo duże. Oczekiwania i potrzeby. Budżety małe, duże potrzeby, to wszystko się składa na bardzo trudną sytuację. Także myślę sobie, że w ogóle jak ktoś potrafi prowadzić PR dla bardzo małych podmiotów, wylączować dobrze taki mały podmiot, to naprawdę już poradzi sobie z każdym innym klientem. To tak w ramach autopromocji ostatecznie jestem z PR-u, tak? Dla większości właśnie takich podmiotów, które zgłaszają się w celu zakupienia usługi, PR wydaje się drogi, ale słowo drogi ma co najmniej dwa znaczenia. Jedno, tak jak widzicie, drogo, ponieważ mnie nie stać, a drogo, bo chciałbym bardzo, to jest to samo, wciąż to samo, tak? Nie stać mnie bardzo, chciałbym. Drugie znaczenie to jest często takie, że prawdopodobnie nie jest to warte swojej ceny. Jakiej ceny, to trochę już kolega powiedział, więc może o tym na samym końcu. I teraz to, co ja będę chciała Wam powiedzieć, bo zakładam, że większość osób tutaj to jednak są firmy małe, średnie, osoby, które myślą o zalanczowaniu swojego startupu, to będę chciała powiedzieć, że to zwykle jest warte swojej ceny i podać powody dlaczego. Tutaj mamy trzy możliwe scenariusze. Ten pierwszy oczywiście to jest scenariusz idealny, czyli zdobywamy bardzo szybko rozgłos, różnie pojmowany, tak, bo to czasami możemy mieć do czynienia z bardzo specjalistycznym PR-em i jakby ten rozgłos nie ma odzwierciedlenia w publikacjach, tylko na przykład, nie wiem, zaproszeniach do różnych instytucji branżowych, no, to bardzo jest subiektywne, bardzo różne, tak? W każdym razie zdobywamy to zainteresowanie i utrzymujemy je jak najdłużej, tak długo jak nam zależy, na wysokim poziomie, tak? Bardzo prosty, idealny scenariusz. Drugi scenariusz to jest częsty scenariusz startupów, czyli szybkie, możliwie szybkie, no czasami to jest powolne, tak, no ale uprościłam sobie trochę te wykresy, powolne albo szybkie zdobycie zainteresowania, po czym po tym chwilowym jakby piku, czy tej hype'ie, spadek praktycznie do zera i od czasu do czasu pojawiają się jakieś bulwy zainteresowania, rozpaczliwie podkręcane przez zespół zwykle, który nie ma na to czasu, musi się zajmować, nie wiem, poprawkami w produkcie, różnymi innymi rzeczami. Po prostu jest to scenariusz zwykle wprowadzania jakiegoś nowego produktu bez PR-u. Mamy też tutaj taki scenariusz
pośredni, który często towarzyszy w przypadku, towarzyszy osobom, które wprowadzają produkt i same są już jakoś znane. Wyobraźmy sobie, że Artur Kurasiński jakiś projekt wprowadza, na pewno sobie da radę, tak? Będzie podtrzymywał w miarę sensowne zainteresowanie, natomiast no ponieważ on ma bardzo dużo innych zajęć, więc jakby to będzie też różnie przebiegało, tak? No w każdym razie ja będę rekomendowała oczywiście scenariusz numer jeden i powiem, jak to można zrobić. Zacznijmy od powodów, znaczy zacznijmy jeszcze, wciąż zaczynam, ale teraz już przechodzę do meritum. Podam powody, dlaczego warto pomyśleć o zatrudnieniu agencji w kategoriach inwestycji. I podam od razu konkretny przykład. Zazwyczaj nikt nie lanczuje swojego produktu na zupełnej pustyni. Zazwyczaj podobne produkty już istnieją na rynku, albo ktoś inny się z nami ściga. No, bardzo ciężko jest zrobić coś, co nie ma konkurencji. I PR jest w tym momencie świetnym sposobem na to, żeby się wyróżnić. My mniej więcej rok z kawałkiem temu, zostaliśmy zaproszeni przez Janka Zająca, który ma narzędzie, które się wówczas nazywało Fanpage Trender, teraz SoTrender, do współpracy, właśnie po to, żeby zdystansować konkurencję. Oni mają to narzędzie, służy do mierzenia aktywności ludzi na Facebooku. I to oczywiście ja nie chcę zdradzać wam kuchni, tak? Natomiast to, co myśmy zrobili dla niego, to jest właśnie to, że tak naprawdę myślę, że gdyby was zapytać, mogłam to zrobić, nie zapytałam, czy znacie jakieś narzędzie, to prawdopodobnie właśnie wskażecie narzędzie Janka Zająca. Przy czym zdaję sobie sprawę z tego, że on miał jakby duży PR osobisty i bardzo fajnie z nami zresztą współpracował, tak? Więc tutaj jest jakby połączenie kilku elementów, które sprawiają, że to jest sukces. W każdym razie warto, myślę, że on też nie żałuje. To jest z kolei inna funkcja PR-u, to znaczy coś, co jest i tak fajne, często bez PR-u nie doczekałoby się takiego rozgłosu. I kolejny przykład z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w agencji Artegens kilka lat temu, agencja ta zakupiła 3 reklamy prasowe. To były reklamy prasowe w prasie, w media marketingu i w nieistniejącym zresztą już nomen omen magazynie Marketing and More. To były reklamy, przypuszczam też, że część osób z was o nich słyszała, kampania Śmierć prasy drukowanej w 2012, nagrobek, na którym widać było, że ta prasa umrze właśnie 4 lata później. Co się stało, tak? Znaczy, ja wtedy pracowałam nad tym, żeby ta kampania, która się pokazała dosłownie w 3 miejscach, została zwielokrotniona. Czy to się udało? Super się udało, tak? To znaczy te same już te jakby kreacje prasowe, które wtedy pokazały się na zakupionej powierzchni, pojawiły się, nie wiem, w setkach mediów tak naprawdę, w setkach tytułów, oczywiście z odpowiednim komentarzem. Do tej pory tak naprawdę, kiedy toczy się dyskusja o śmierci prasy, o sytuacji bieżącej wydawców, to te reklamy są przywoływane, tak? Jest, i ona ciągle żyje, mimo że minęło już 4 lata. Akurat teraz mamy 2012, który był tym rokiem, w którym ta śmierć miała prasy nastąpić, ale w tym roku jest wyjątkowe nasilenie wykorzystania tych reklam. Natomiast mówię to po to, że PR jest świetnym sposobem na to, żeby podkręcać tematy, tak? Żeby zwielokrotniać, wspierać też, czasami to właśnie są działania marketingowe, ale to naprawdę fajnie takimi działaniami PR-owymi można zrobić. I tu przy okazji, to też mój przedmówca Sebastian o tym wspominał, jako o micie, tak? Ja też tutaj zadałam taki mały pytajnik na końcu. PR często jest uważany za wyjątkowo efektywny kosztowo. To znaczy, jeśli ktoś ma mały budżet, właśnie raptem kilka tysięcy miesięcznie, żeby była jasność, i chciałby, żeby o nim było głośno, to często jest takie założenie, że no to kupię sobie PR, bo faktycznie ten efekt, który osiągnę, może być dużo wyższy. I
Ja nie powiem, że to jest złe myślenie, bo często jest rzeczywiście tak, że ten PR jest faktycznie dużo tańszy i można osiągnąć naprawdę spektakularne efekty tylko narzędziami PR-owymi, bo robię to jakby nie pierwszy raz, tak? Natomiast inna sprawa, i to ten napis mi przypomina na górze, że tak naprawdę samym PR-em nie da się, tak? Bo jedna rzecz to jest fee agencji, tak? Czyli ta stała miesięczna opłata, a co innego przeróżne powody, dla których trzeba jeszcze do tego koszyczka dorzucić. Te powody to jest chociażby, tak jak w poprzednim przykładzie, zakup reklamy prasowej, czasami jest to zlecenie profesjonalnych infografik, czasami przygotowanie filmu wiralowego, także jeśli myślicie, że te 3000, u mnie nie jest 3000, tak, jest więcej, natomiast jeśli myślicie, że te 3000 wystarczy, to nie wystarczy. Oczywiście od początku należy sobie zarezerwować trochę więcej kasy na przeróżne działania. I teraz, no skoro już to padło, od razu mi się przypomniało, Navi Expert jest taką firmą, która oczywiście nam płaci stałe fee, natomiast od czasu do czasu wyciąga ze swojego woreczka troszeczkę więcej pieniędzy, tak jak ostatnio, 2 miesiące temu, postanowili wprowadzić nową usługę do swojej nawigacji samochodowej. Ta usługa to mobilne CB. Mobilne CB polega na tym, że kiedy jedziesz autem, to możesz wcisnąć tam guziczek, powiadomić innych kierowców, że widzisz patrol drogowy, tak, czy tam radar, ktoś łapie na suszarkę. I jednocześnie jakby korzystając z tej usługi możesz odbierać takie zgłoszenie od innych kierowców. Myśmy się zastanawiali, no fajnie, wyślemy taki komunikat, super, prawda, no możemy liczyć oczywiście na kilkadziesiąt publikacji, natomiast no publikacje publikacjami to nie jest dość fajne, trzeba jakoś to podkręcić. I to, co wymyśliłyśmy, to taki motyw, czego nie lubią kierowcy. Kierowcy nie lubią się tłumaczyć przed policjantem. Znaczy naprawdę taka sytuacja przyłapania przez kierowców przez policjanta jest dla nich przykra, smutna, muszą wymyślać jakieś powody, dla których przekroczyli prędkość, prawda? No i jest to naprawdę niezręczna sytuacja. Więc zapytajmy, co oni wymyślają na Facebooku, zróbmy taką akcję. Tam będzie oczywiście można wygrać suszarki, będzie można wygrać jakieś inne nagrody, telefony fajne, prawda? Ale druga sprawa, trzeba będzie troszeczkę wydać pieniędzy ekstra. Klient zdecydował się zresztą za naszą namową na nakręcenie filmów. Zlecił te filmy Pycie, pewnie też wiele z was zna Pytę. I faktycznie Pyta przepytała, to samo pytanie zadała, jak się tłumaczycie przyłapani różnym przypadkowo spotkanym osobom w Warszawie. Wyszedł bardzo zabawny film, tytuł jego jest chyba Mobilna Pyta. Tak, Mobilna Pyta, które obejrzało do tej pory, myślę, że teraz mogę skłamać, to pewnie rośnie, maleje, znaczy maleje, ale rośnie, myślę, około 200 tysięcy osób, tak? To jest naprawdę bardzo fajny efekt. No i to tylko świadczy o tym, że do tego fi czasami trzeba coś dosypać. To też już powiedział mój przedmówca, pewnie kolejni też będą mówili, że już ktoś to powiedział. Warto zlecić obsługę PR-ową agencji PR-owej, ponieważ agencje PR-owe znają się lepiej. To, co tutaj pewnie widzicie, to nie wiem, może to jest właśnie jeden z freelancer albo inna mała agencja, jeszcze mniejsza niż nasza, próbuje jakby przebić się do Przemysława Pająka, jak pewnie wiecie, ze Spidersweba. No nieumiejętnie Przemek Pająk 2 dni temu robi sobie właśnie tutaj żarty na Facebooku i tam oczywiście 100 komentarzy pod spodem. No po co wam to, prawda? No, czy nie lepiej zlecić to komuś, kto z tego żyje, na tym się zna? Naprawdę warto. Taka jest moja odpowiedź. Okay. Teraz jeszcze jedna ważna uwaga co do strategii tak naprawdę. Otóż agencje PR-owe patrzą na wasz produkt, usługę, aplikację, cokolwiek to nie jest, trochę inaczej niż wy. I ja to, jakby tą przypadłość ludzi, którzy pracują nad czymś, nazywam insider's thinking. Ona polega na tym, że bardzo często opisują te swoje produkty, usługi w kategoriach, no naprawdę, że w jakim, nie wiem, w jakim języku została napisana,
na jaką platformę jest, tak? Czasami do czego służy i to jest też już fajny poziom, bo trochę więcej mówią. Natomiast jest to język bardzo taki szorstki, ubogi, bardzo sztywny, tak? On nie przekonuje. I agencja PR-owa jest właśnie po to, żeby wam pozwolić wejść na poziom wyżej, co najmniej na jeden poziom wyżej, bo są trzy poziomy. Poziom wyżej to jest poziom takiego opisu, w którym już zaczynamy jakiś mieć zalążek marki, tak? Bo kiedy mówimy o tym, jaki to jest język, do czego służy, no to mówimy po prostu, co to jest. Natomiast marka, z marką wiążą się różne wartości, skojarzenia, emocje. I tak naprawdę dobra agencja musi mieć takie kompetencje brandingowe, bo bez tego bardzo ciężko też złapać kontakt często, tak, i przebić się i zrozumieć też ten produkt. Więc agencja PR-owa opowiada o waszym produkcie zazwyczaj jeszcze na trzecim poziomie, czyli nie tylko, że jest ładny, dobry, najlepszy, pierwszy na rynku i w ogóle miły w użyciu, ale opowiada często właśnie historię o tego produktu, nawet jeśli to jest początek historii, a jeszcze lepiej, to też bardzo często i polecany w ogóle sposób opowiadania o różnych produktach czy usługach, opowiada, jakie wartości stoją za wprowadzeniem tego produktu. I to jest w ogóle najfajniejsze, bo ludzie nie kupują dlatego, że coś jest czymś, dlatego, że to jest, nie wiem, nawigacja, albo dlatego, że to jest, nie wiem, nóż, stołek, cokolwiek. Kupują dlatego, że widzą coś więcej w tym przedmiocie. Kupują dlatego, że wierzą, że ktoś, kto na przykład przygotował ten produkt, nie wiem, jest dobrym człowiekiem, albo jest uczciwy, albo że dba o środowisko. Jakby te powody są bardzo różne dla różnych marek. Natomiast to jest ten poziom opisu produktu czy usługi, który jest najbardziej przekonujący dla potencjalnych użytkowników czy konsumentów. I to, co robi agencja i w ogóle to, co polecam małym podmiotom, to po pierwsze przeprowadzenie takich warsztatów bardzo kreatywnych z pozycjonowania marki. A jeśli was nie stać na to, żeby właśnie wydatkować taki budżet rzędu kilkudziesięciu nawet tysięcy, no bo to de facto do tego się sprowadza, tak? Nie ma sensu kupować agencji na miesiąc albo na dwa, to od razu mówię, że to jest po prostu, mija się z celem. Więc jeśli myślicie w ogóle o jakimś wsparciu, to warto o taką agencję poprosić o to, żeby przyszła, pomogła wam, przeprowadziła warsztaty, nauczyła was samych tak mówić o produkcie i w ogóle nauczyła też jakby wykorzystania narzędzi, żebyście sobie radzili sami, tak? Bo to jest możliwe, tak? Nawet przy jakimś niewielkim budżecie, no na pewno będzie taniej niż wydawać co miesiąc ileś tysięcy. Tutaj mam jeszcze taki, jak gdyby, mały mini cenniczek, trochę żartobliwy. Skupię się może na tym, co jest na samym końcu. Agencje nie chcą pracować z klientami, którzy mają słabe produkty. Ja mam taką metaforę, którą sama stworzyłam. Wyobraźcie sobie człowieka, który jest chory. Wypadają mu włosy na przykład. No bardzo jest chory od wewnątrz, tak? Jakieś ma choroby, nie radzi sobie z nimi. W każdym razie postanawia kupić jakąś super ekstra odżywkę, żeby te włosy przestały wypadać. Jakby nie o to chodzi, tak? Często jest tak, że ludzie próbują słaby produkt, mają takie wrażenie, że jak kupią usługi agencji PR-owej, to słaba usługa, słaby produkt nagle zostanie postrzegany jako dobry. To jest w ogóle niemożliwe, dajcie sobie spokój, jeśli myślicie o wynajęciu agencji po to, żeby wam pomogła poprawić wizerunek, mając słaby produkt, odpuśćcie sobie, poprawcie go, wydajcie te pieniądze lepiej. Potem, jak już będzie poprawiony wystarczająco, albo jak będzie widać, że to jest jakiś proces, że widać, że to poprawiacie, wtedy tak. Natomiast nie w momencie, w którym sobie chcecie poprawić wizerunek, a macie słaby produkt. Inna sprawa, zdecydowanie nie chcę z takimi klientami pracować, odmawiam, w ogóle rzucam się w sytuacji, w której klient po prostu nie współpracuje. Nie współpracuje, bo mu się wydaje, że jak zatrudni agencję, to się zrobi samo. Nie zrobi się samo. I to jest kolejna uwaga, że oprócz pieniędzy trzeba zainwestować swój czas. Jeśli jesteście jakby świadomym klientem, najlepiej jeśli już macie doświadczenie z innymi agencjami, to tego czasu nie będzie potrzeba aż tak dużo. Natomiast też musicie go wliczyć jakby w ten budżet wydawany na PR. Czas też to pieniądz, tak? Musicie o tym pamiętać, że nie da się zlecić agencji obsługi i zapomnieć. Jeszcze jedna uwaga.
Ale to w sumie kolega już odpowiadał na to pytanie, czyli na rozliczanie za efekt. Myślę, że chyba mogę na tym etapie zakończyć. Reasumując, warto wynająć agencję PR-ową, żeby wyróżnić się na rynku spośród innych podmiotów konkurencyjnych, żeby podkręcić trochę to, co i tak jest fajne w waszym produkcie, dlatego że agencje się znają lepiej, dlatego że agencje PR-owe potrafią spojrzeć inaczej, tak, z dystansu na wasz produkt i to jest też bardzo istotne. Dobrze, i ostatnia uwaga. Jeśli nie ufacie agencji, którą myślicie, zastanawiacie się nad wynajęciem, dajcie sobie spokój, oszczędzicie sobie nerwów, pieniędzy. Takie wejście we współpracę z agencją, której się nie ufa, po prostu od początku nie ma sensu. Agencja musi być darzona przez klienta zaufaniem. Oczywiście sprawdzana, nie wiem, regularnie, jakieś raporty należy oczywiście od niej czytać. Natomiast żeby się agencja rozpędziła, szczególnie przy obsłudze młodych podmiotów, musi mieć taki naprawdę wysoki poziom zaufania, co oczywiście jest problematyczne w Polsce, w której to zaufanie jest na bardzo niskim poziomie w ogóle, tak, ten kapitał społeczny jest po prostu niski. Natomiast bez zaufania do agencji po prostu nie warto zaczynać w ogóle współpracy. Także ja myślę, że ja już dziękuję. Ja mam dwa pytania, krótkie. Po pierwsze, nie dowiedziałem się, czy prasa drukowana umarła w tym roku, czy nie. Słyszę, że chyba jednak umiera. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? A drugie pytanie, ile kosztuje teraz występ, rozmowa w telewizji śniadaniowej, w TVP albo w TVN? Dzień dobry TVN, tak? Akurat wiem. Choć to pewnie jest też indywidualnie ustalane, ale około 35 tysięcy. Słucham? Ja myślę, że to jest dzień powszedni, tak? A pierwsze pytanie, to nasz nowy, inny klient ostatnio próbuje na to pytanie odpowiedzieć, wprowadza wydawnictwa, kolejne tytuły wyłącznie na tablety i cały czas ten motyw śmierci prasy drukowanej się pojawia, tak, w tej komunikacji, więc jakby na wiele sposobów o tym gramy. Ja, jeśli byś mnie pytał, czy prasa umrze, drukowana wcale, całkiem nie umrze, natomiast no, myślę, że jakby proporcje, tak, czytelników się będą zmieniać. Ja mam takie pytanie, tutaj mamy procentowy cennik, więc ile kosztuje 100%? No, jeżeli byśmy chcieli nawiązać współpracę, zainteresowana twoja prezentacja, no to jakby rząd wielkości, bo mówiłeś, że to 3000 nie jest, no to już wiemy, że to nie jest 3000, więc powiedz, ile to jest, żebyśmy wiedzieli, na co się przygotować i ewentualnie nie zawracać ci głowy, jeżeli nas na to nie stać, lub ja jeżeli uważamy, że to nie jest, lub ci, jeśli ci nie ufamy, lub uważamy, że to nie jest warte tych pieniędzy, co pisałeś na dwóch pierwszych slajdach. Znaczy ja bym proponowała zacząć od razu od tego poziomu 110%, tak? Czyli to tak, no, ale to łatwiej będzie przeliczać na inne, jak powiesz, ile wynosi 100. Słuchaj, tak naprawdę to naprawdę zależy od tego, jaki jest zakres usług. Znaczy, ja nie mam gotowego ocenia. Standardowy abonament brzmi, jak byłby standardowy, więc coś tam standardowego w sobie zawiera. Ale my to też różnicujemy względem tego, czy to jest właśnie klient, który jest już jakoś istnieje. Nie, dla nowej spółki. Zupełnie nowej, tak? Tak, startupu. No to jak widziałeś, też będę się powoływała asekuracyjnie na poprzednika, tak? Lunch jest drogi, tak? Potem znaczy, jest łatwiej. Więc chcesz poznać wycenę lunchu, czy... Nie, no takiej stałej współpracy. No mówisz, że nie ma sensu zatrudniać was na miesiąc czy dwa miesiące, trzeba wam zaufać i tak dalej, więc jakby... Powiedz, jak to w dłuższym okresie. Lunch, dobra, jest drogi, ale to jednorazowo jest. Natomiast tak, powiedz takiej stałej obsługi, powiedz, co zawiera standardowy abonament i ile mniej więcej kosztuje dla startupu. No tak wprost pytanie. Okej, okay, widełki, dobrze? Okej. Okay. Raz było tak, że zeszłyśmy, bo jesteśmy bardzo damskim zespołem, wszystkie tutaj zresztą siedzące. Chętnie poznamy. Zeszłyśmy do 4000, ale to było wyjątkowo tanio. Natomiast zazwyczaj to jest około 6-7 tysięcy miesięcznie, tak? I na co można liczyć przy takiej kwocie? To zależy od produktu, naprawdę bardzo zależy. Aplikacji mobilnej. No to... No,
po to się tu chyba spotkaliśmy, żeby o tym pogadać. Mówisz, za co biorą pieniądze i ile to kosztuje, no to pytam cię. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne, to nasze doświadczenia już mamy parokrotne z komunikowaniem aplikacji mobilnych. To jeśli mam wyrazić to na przykład w liczbie publikacji, czy jeszcze inaczej? Nie, absolutnie nie. Nie, no, ale znowu, to już mówił poprzednik, tak? Nie da się, bo to nie jest zależne od nas, tak? My uprawdopodabniamy publikację, starając się tak nakierować w ogóle klienta, tak sformułować na przykład komunikat prasowy albo zaproponować taki typ materiałów, żeby on był interesujący dla mediów. Natomiast żadna szanująca się agencja, nawet mała jak my, nie zagwarantuje ci. Znaczy, oczywiście mogłabym powiedzieć, że okej, na pewno 4 publikacje będziesz miał, ale to cię na pewno nie zadowoli, bo te publikacje też będą, przepraszam za wyrażenie, ale no dobra, powiem delikatnie, w nieciekawych mediach, tak? Więc na takich ci gwarancjach na pewno nie zależy. Ty byś pewnie chciał gdzieś wyżej, więc nie gwarantujemy, my uprawdopodabniamy dobry efekt. To jest nasze zadanie, tak? Że pomagamy ci w tym, żeby jak najwięcej tych publikacji było i jak najlepszych jakościowo. Natomiast nie dam ci gwarancji, nie wiem.